Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dosyć ciekawą baterię do zregenerowania. To jest bateria Black & Deckera Versa Pack. To jest, moi drodzy, ogniwo, które ma... tam są akurat trzy nichamki, czy tam nice deki. I ona jest bardzo specyficzna, bo to się wydaje, że to jest monolit, który jest po prostu, tak jak widzicie, w środku ma plus, po zewnątrz, tak jakby z obudowy, ciągnie minus. No i można by powiedzieć, że to jest nierozbieralne i tego się nie da zregenerować, aczkolwiek nic bardziej mylnego. Początkowo, moi drodzy, to ogniwo trzeba zdjąć zatyczkę z tyłu. Ona po prostu jest bardzo mocno ciśnięta, więc trzeba użyć dużej siły i to się da zdjąć. Jak się jeszcze ręce iść. Powiedzmy. Jeśli nie możecie tego zdjąć, to moi drodzy, tak jak szynek ała. Wpadł na pomysł, żeby to podgrzać troszkę. Zaraz zobaczymy. Podgrzane. Już nie za mało podgrzane chyba jeszcze. Nie, dobra. Podgrzewamy. Schodzi. Dobry pomysł czymś. Zdjęte. Od tyłu widzicie, macie połączone jakby minus baterii. Jest połączony z minusem obudowy. Nie mam zbyt mądrego pomysłu, jak to zrobić, więc ja po prostu pierw odcinam sobie tą blaszkę od minusa. Jakoś tak kombinatkami ją wycinamy. A teraz otwieramy to dosłownie jak puszkę. Jak zwykłą puszkę, czyli sobie bierzemy tak ciach, ciach, ciach. I zaraz dookoła z tym będziemy szli. Widzicie? Otwierasz do puszek White King Box. Jest, jest. Końcówkę odcinamy. Macie takie coś. Z tego wyciągacie tą uszczelkę taką, która wam to jakby dopycha, żeby ogniwa nie latały. Jeżeli właśnie zrobi taki zadziorek na rancie, to go jakby wyprostowujecie sobie czymś i wyciągacie w zasadzie baterie. Możecie je od strony cycka wypchać, jak nie chcą wyjść. I macie, moi drodzy, trzy ogniwa o 1-2 V nichamkowe. I teraz myk polega na tym, że ten cały cycu będzie wam potrzebny, bo w to opakowanie ułożymy sobie lająka. Tutaj mam wcześniej przygotowanego z tyłu, mam, jak widzicie, taśmę na biegunie ujemnym przygrzaną już w zasadzie. Możecie ją też przygotować, tutaj jest dużo miejsca. I później tego lająka tutaj sobie wrzucimy. Tylko musimy mieć tego naszego cycka, którego w zasadzie musimy przenieść z tego ogniwa na to ogniwo. I to jest trochę problematyczne, ponieważ musicie to zrobić prosto. Przed chwileczką, jak robiłem taką bateryjkę, to zrobiłem to krzywo i ten cycek nie chciał wejść dokładnie w ten nasz otwór. Więc, moi drodzy, po pierwsze, jak zdjąć tego cycka bez uszkodzenia? Jak ja to zrobiłem, może jest jakiś lepszy sposób, jeżeli znacie, to powiedzcie. Ja wziąłem po prostu nóż Knipexa, przyłożyłem go tak jakby na równo, bo on jest zgrzany w ogóle, zobaczcie, tam są trzy zgrzewy. Tylko sądy od KWEDA tam absolutnie nie wejdą i nie mam bladego pojęcia, jakby go można było zgrzać. Nie mam na to pomysłu. Dlatego ja go po prostu przyrzutuję. Tak, więc ja tutaj po prostu przyłożę sobie nożyk i parę razy pierdyknę czymkolwiek. Niech nie spada na ziemię. Ha, nie spadł. Jak widzicie, mam naszego cycka. Stanie całkiem spokojnie. Te ogniwa nie są nam już potrzebne. Więc na utylizację je dajemy, moi drodzy. No i teraz, tak jak powiedziałem, musimy to jakoś równo sobie przygrzać. Jeżeli nie macie skilla, żeby tego grzać tak jak ja to teraz będę robił, macie patent taki, że możecie, tu jest na tyle dużo miejsca w tej obudowie, że do bieguna dodatniego możecie dać sobie kawałek drucika, przewodu w zasadzie, to poprowadzić też na przewodzie i później wpuszczacie pierw to, zalewacie pasztetem, wkładacie jakby ogniwo z tym przewodem, zalewacie i tak dalej.
Ale ja podejmę jeszcze raz wyzwanie, jeszcze raz postaram się to przylutować, chociaż jest to dosyć trudne, bo to musi być naprawdę pod dobrym kątem, to nie może być pod skosem czy coś w tym stylu i musi być też idealnie po środku, więc ja to, moi drodzy, lutuję teraz. Także, moi drodzy, musiałem wziąć następne ogniwo, bo jednym musiałem robić rzut, na szczęście drzwi miałem otwarte. Mocowanie tego cycka, moi drodzy, jest takie dosyć parszywe i powiem wam szczerze, że jeżeli nie macie doświadczenia w lutowaniu ogniw odpowiedniego rozmiaru tak grota, polecam wam jednak zrobić to na kawałku drucika, sznureczka i tak to zrobić. No ja chciałem to jeszcze raz włożyć w ten sposób, czyli tutaj mamy nasz minus, który jest zawinięty, nasz plus. Jest to takie dosyć uciążliwe, no ale udało się, tak? I teraz co robię z minusem? To, jak widzieliście, bardzo mocno dolega do naszej baterii. I moglibyście to w tym momencie, wasz minus, który idzie, jak widzicie, na obudowę, idzie z ogniwa, tak? Z ogniwa idzie na waszą obudowę. Ja go tutaj zaraz przytnę do odpowiedniej odległości, czyli gdzieś mniej więcej tak go przytnę. Można by było go gdzieś przylutowywać w środku czy na zewnątrz, można by było go gdzieś zgrzewać. Tylko jaki jest, moi drodzy, sens, kiedy to tak mocno będzie go dociskało? Tu nie idą w jakie prądy, tu nie idzie po 30 amperów. Więc myślę, że nie ma takiego sensu. Znaczy to po prostu założyć. I to powinno w zupełności wystarczyć. Oczywiście ówcześnie zaleję to paszczetem, żeby to gdzieś tam w środku nie latało i tak dalej. I w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię regeneracji tej baterii, to jest tyle. Bateria jest dosyć prosta, poza tym cyskiem, który co trzeba przylutować, troszeczkę trzeba się namęczyć, ale nie jest to też jakiś rapid science. No i oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, że po przerobieniu takiej baterii musicie przerobić też ładowarkę sobie na lająki, ustawiając odpowiednie napięcie i odpowiedni prąd. Jeżeli szukacie ogniw, skąd takie nabyć do regeneracji, no to oczywiście od Klaudiusza baterie 18650.pl. Ja się z wami, moi drodzy, w tym momencie żegnam. Życzę wam znośnego weekendu, dnia. Nie wiem, kiedy ten film się opublikuje. Zapraszam na Facebooka, Instagrama. Trzymajcie się, cześć i czołem.